moja pierwsza konferencja, myślę, że nie ostatnia. Myślę, że rozpoczniemy taki cykl spotkań, który na pewno obopólnie będzie nam potrzebny. Jak już tutaj zostało powiedziane, mija dzisiaj miesiąc mojego urzędowania. Na pewno wiele z Państwa, z mieszkańców oczekiwało już to, że będą szybkie, dodatkowe jakieś zmiany. One oczywiście się dzieją, szanowni Państwo. To nie jest tak, że nic się nie robi. Jest po prostu sytuacja, która na dzień dzisiejszy jest przygotowana w różnych płaszczyznach, w różnych sferach. Dotyczy ona przede wszystkim przygotowania zmian dotyczących w zreorganizowaniu troszeczkę Urzędu Miasta, zreorganizacji jednostek zewnętrznych współpracujących z miastem, czyli zakładów miejskich, spółek i tak dalej. To się oczywiście zwiąże z przygotowaniem całkowicie nowej struktury, nowych regulaminów, a zatem nie są to sytuacje prawne, które po prostu badam, analizuję i stąd po prostu pewne, że tak powiem, czasowe poślizgi. Natomiast zapewniam Państwa, że na przestrzeni miesiąca i stycznia i miesiąca lutego z tą tematyką ja jako prezydent, moi zastępcy uparamy się i myślę, że po prostu wtedy już powiemy o ścisłych konkretach i zmianach, które będą widoczne. To jest jakby ta sfera. Następny temat, który chciałem Państwu przekazać, no to sprawę sytuacji, jaką zastałem w mieście. Ta sytuacja finansowa nie jest zadowalająca, powiem, jest no, bardzo zła. Bardzo zła finansowo z prostej przyczyny, że budżet miasta no po prostu się nie domyka, w związku z tym, za co serdecznie dziękuję Radzie Miasta, pozwoliła zaciągnąć na samej końcówce roku kredyt po to, żeby nie przeciągać pewnych spraw roku poprzedniego na rok 2011, stąd był potrzebny kredyt, żeby spiąć w minimalnym zakresie, ale spiąć budżet miasta. Przed nami, to nie znaczy, że przed nami nie ma sporo zmian, sporo pracy. Jest tego bardzo dużo, dlatego że po prostu ta sytuacja, która jest, powoduje, że to, co przygotowujemy w tej chwili, muszą być dokonane bardzo głębokie zmiany restrukturyzacyjne po to, żeby koszty, inaczej, żeby wydatki te bezpośrednie miasta po prostu nie przekraczały dochodów miasta, bo tego ustawa, która od 2011, że tak powiem, działa, no nie pozwala i stąd ta sytuacja, no niestety, może troszeczkę nerwowa, ale tak to wygląda. Myślę, że nie tylko Mysłowice, chociaż Mysłowice są w trudnej sytuacji, ale wiele miast na dzień dzisiejszy tą tematyką się zajmuje i przygotowuje wiele zmian, także po prostu nie jesteśmy w tym wszystkim sami. Chcę powiedzieć taki przykład, że na samo powitanie w Urzędzie Miasta przywitałem się z dwoma komornikami, którzy po prostu przyszli po pieniądze, gdzie jedna miejska firma zalegała miejskiej spółce. No i oczywiście trafiło to z powrotem gdzie? No do Urzędu Miasta. Urząd Miasta musiał zadziałać, więc to było pierwsze jakby moje przywitanie z ludźmi z zewnątrz. Myślę, że te sytuacje już mamy za sobą, między innymi dzięki temu kredytowi. Natomiast powiem szczerze, wiele spraw było zaognionych. Między innymi była taka sytuacja, zostały wypowiedzone umowy na dostawę wody dla miasta. Te sprawy po rozmowie z panem prezesem GPW są również poza nami. Ta sytuacja zaczyna się regulować, w związku z tym nie powinna się powtórzyć. Myślę, że również to unormujemy w najbliższym czasie. Właściwie nie my, a sam NPWiG. Jestem po rozmowach mocnych z panem prezesem i ta sytuacja, widzę, że zaczyna się normować, zaczyna być porozumienie pomiędzy GPW a NPWiG-iem naszą spółką. W związku z tym myślę, że wreszcie te sytuacje, że tak powiem, się normują. Dalej idąc, prowadzimy w tej chwili kontrolę
MZGK. Nie znam jeszcze wyników końcowych, niemniej jednak no, ta sytuacja nie jest najciekawsza. Myślę, że po prostu w najbliższym czasie, po 19-20 powinna się ta kontrola zakończyć. W związku z tym już po tym terminie będę, znając, że tak powiem, dokument, znając orzeczenie tej całej kontroli, będę mógł Państwu przedstawić jej wyniki, no a za tym pójdą, krótko mówiąc, decyzje, które będą się wiązać nie tylko najprawdopodobniej z decyzjami kadrowymi, ale również z głęboką restrukturyzacją tej firmy. Chcę też powiedzieć poza tymi sprawami o przykrymi, powiedzmy, o sprawach takich przyjemnych, które też udało się zrobić. Otóż parę dni temu spotkałem się z panią minister Bieńkowską, która gościła w naszym urzędzie, a gdzie razem dokonaliśmy otwarcia sali dializ w szpitalu numer 2. Przywitałem ją bardzo serdecznie. Jest to zresztą pani minister, która tutaj mieszka w Mysłowicach. Sytuacja była o tyle dziwna. Powiedziałem, ja panią minister nie witam ani solą, ani chlebem, bo pani jest mieszkańką Mysłowic, natomiast przywitałem ją z kwiatami. Ona się ucieszyła z tego powodu, a przede wszystkim z jednego, że po raz pierwszy została do tego urzędu zaproszona. Więc kilka lat już działa jako minister. Do tej pory nikt nie wpadł na pomysł, żeby zaprosić ministra, który w rękach ma i dysponuje środkami unijnymi. No to tak troszeczkę dziwnie wyglądało. Natomiast udało się, że tak powiem, porozmawiać i z 15-20-minutowej rozmowy stała się rozmowa godzinna. Myślę, że będzie owocować w najbliższym czasie, bo pewne sprawy, które zostały omówione, uzgodnione, będą mogły być również i zrealizowane. Także jest jakieś zielone światło, chociaż małe, bo te środki unijne w tym rozdaniu de facto są poza nami i na duże środki nie należy liczyć. Niemniej jednak można sobie powiedzieć szczerze, że ja z jakichś środków unijnych jeszcze miasto Mysłowice skorzysta, a to nam bardzo pomoże. Na dzień dzisiejszy przygotowujemy jeszcze zmianę regulaminu organizacyjnego urzędu, to coś powiedziałem na wstępie. Jest to dosyć mocny dokument, musi on być przygotowany nie tylko od strony opisowej, ale od strony prawnej, także po prostu to jeszcze troszeczkę potrwa i dlatego powiedziałem, że przed nami 2 miesiące naprawdę wytężonej pracy. Ja co prawda jestem miesiąc, jak Państwo wiecie, za nami święta, nowy rok, także de facto takiego dobrego urzędowania to jest 2 tygodnie i praktycznie to jest wszystko. Także tyle spraw takich ogólnych. Rozmawiamy na tematy służby zdrowia, bo służba zdrowia, jeżeli chodzi o szpitale, no są również w dosyć trudnej sytuacji. Jest na to pomysł, są to na razie wstępne rozmowy, więc nie będę tego tematu rozwijał, ale gdyby się udało, to jest pomysł na to, żeby po prostu wyjść z tej zapaści i po prostu dać oddech szpitalom. Jest tam również i pewna reorganizacja tego wszystkiego, co w tych zasobach, których mamy. W związku z tym pozwoli to na obniżanie kosztów i być może, że albo ta jednostka wyjdzie sama, jak nie, no to przy pomocy zewnętrznej będziemy się starali, żeby po prostu ta jednostka złapała oddech, a przede wszystkim płynność finansową, bo to jest najważniejsze. Tyle, jeżeli chodzi o takie sprawy ogólne, chciałem się z Państwem podzielić i jeżeli są pytania, to bardzo proszę, jestem do dyspozycji.